na basen. Później jeszcze może na Wojska Polskiego, na czołgi. Tam są fajne atrakcje też. Dobrze, przynajmniej dla mnie dobrze, no ale to różnie ludzie będą mówić, nie? No, nie grajewa jak są, to się dzieje. Także są zapraszani goście. A tak to spokojnie bardziej. Małe miasto, takie nic nieciekawe, nie mało rozrywek gdzie. Takie dla mnie, a zresztą mnie niepotrzebne, bo już prawie około 90, to co mnie tu cieszy. Tak, siedzę, przyszłem sobie poćwiczyć na spacerek i dobrze zjeść i to wszystko. No ja już nie, to już nic nie interesuje. Wie pani, nie interesuje. Ja mam starszą telewizję obejrzę, tam sobie się spacerek zrobię. To tylko dla mnie to. To mnie cieszy. A to resztę to nie, dla młodych. Jako osoba młoda z dzieckiem wolała wyjechać z Grajewa, ale ogólnie wszystko w porządku, jest dobrze, się żyje, nie ma problemów. No to jest tylko moje zdanie, tak? Bo niektórzy na przykład lubią mieszkać w Grajewie, chcą mieszkać w Grajewie. Mam znajomych, którzy chcą mieszkać w Grajewie, chcą zostać w Grajewie. No ja akurat... No spacer tylko taki można sobie zrobić, no nie ma u nas takiego miejsca. Z takim malutkim tym bardziej. A wszędzie też głośno jest. Bardzo dobrze. Znaczy, no dobrze, ja jestem Grajewianką. Całe życie tu. Także okej jest. Znaczy, ja mieszkam w tamtych stronach, tam za szpitalem. No mogę powiedzieć, bo dopiero przeszłam na emeryturę w marcu. A pracowałam ileś 39 lat, także moje plusy: działka, szpital, praca obok, sklep obok. Od czasu do czasu wypad do miasta. Muzeum mleka. No i nie wiem. A co można po szkole fajnego robić w Grajewie? Pójść na basen, pójść na plac zabaw, pójść gdzieś na przykład się przejść, na przykład pójść się. Nie wiem. Gdzieś na przykład się przejść. No dużo, można pójść sobie na centrum, zobaczyć ładne fontanny. Dobrze, nie ma problemów żadnych. Dla starszych ludzi bardzo dobre. No my jako emeryci, no nie bardzo mamy za dużo tak wyjść do spacerów w pobliżu osiedla Południe oczywiście. Może w mieście centrum to jest i więcej, ale tutaj to tak dla emerytów to nie ma za bardzo na spacery miejsca. Tu zabytków, wie pani, no tak nie ma, nie ma zabytków, no co, tam przed wojną było to jednostka wojskowa, ale tam nic nie ma. W centrum, tam na krzyżówce, ja wiem, no ten taki pomnik stoi, tam ksiądz Popiełuszko i to tam zawsze te znicze się składa, a tak to tutaj nic takiego zabytkowego nie ma. Do zwiedzenia nic nie ma. Izba historyczna jest. To tam zmieniają to co jakiś czas różne takie, zależy od no, wystawy, zależy co tam teraz akurat, co tam jest, chyba w tej chwili nic nie ma, ale tam zmieniają co jakiś czas. No zmienia się ostatnio, dużo się zmieniło, tak jak mówię pani, tam te stawy zrobione ładnie jest, tam jeszcze roboty wykończeniowe idą, ale tam będzie tak przyzwoicie. No i tutaj ładnie, bo to też takie te płoty porozwalane stały tu zrobione i tam za przejazd zrobione, tam w centrum to zawsze te samochody jechały, chlapały, to zrobił burmistrz te takie osłonki, także zmienia się Grajewo. Czyli dobre miejsce do życia.
No tak, ja wiem, no może zaruchliwe trochę ze względu na to, co tam obwodnica chyba ma pójść na nową wieś. Tamtędy, nie? Bo tak to ciężkie tu ruch duży jest. Dwie te się przecinają tu z Litwy, z Sumok na Warszawę i Białystok Ełk. To ruchliwe jest. Potrzebna ta obwodnica, ale to muszą poczekać. Tam chyba będzie na nową wieś pójdzie i dopiero trochę się ruch spadnie. Thank you.